Nasze ciało pomaga nam pozostawać w większej świadomości naszych uczuć i emocji na dwa sposoby. Z jednej strony, kiedy emocje są bardzo intensywne, na przykład zalewa nas fala złości czy strachu, to zwrócenie uwagi na wrażenia fizyczne pomaga odzyskać nam kontrolę i zmniejsza naszą reaktywność. A z drugiej strony, ciało pomoże nam w sytuacji, gdy mamy słaby dostęp do swoich emocji. Wtedy zauważanie nawet subtelnych wrażeń w ciele może doprowadzić nas jak po nitce do kłębka do odczytania stłumionych emocji. Oba sposoby są bardzo przydatne w akceptacji i zrozumieniu tych uczuć, które są dla nas trudniejsze w przeżywaniu. Rozwijając uważność, uczysz się obserwować pełnię swojego doświadczenia złożonego z myśli, odczuć w ciele i emocji. Z czasem zaczniesz zauważać ich wzajemne przepływy i powiązania. Jeśli będziesz praktykować skanowanie ciała, to zauważysz, że twoja świadomość ciała pogłębi się. O rozmaitych porach dnia możesz mieć większą świadomość pozycji swojego ciała i tego, co ciało robi w danej chwili. Możemy skorzystać z krótkiego skanu ciała, zauważając wszelkie obszary napięcia i pozwalając je uwalniać. Możesz spróbować ugruntować się w obecnej chwili przez skupienie uwagi na podeszwach stóp, czując, jak dotykają ziemi. Możesz też zauważać części ciała dotykające mebli, na których spoczywasz. Możesz zwracać uwagę na wykonywane codziennie czynności i zauważać, jak ciało się z nimi łączy poprzez zmysły. Na przykład podczas parzenia kawy możesz obserwować dotyk, smak, zapach, wzrok i słuch. Te krótkie i ugruntowujące praktyki przytomności ciała mogą okazać się bezcenne wtedy, gdy czujesz duży stres. Zajmują tylko kilka chwil i pomogą połączyć cię z samym sobą. Wykonamy za chwilę praktykę skanu ciała. Medytacja skan ciała. Na początku upewnij się, że znajdujesz się w pełni komfortowej pozycji. W tej praktyce możesz się nawet położyć i pozwolić sobie na pełne rozluźnienie. Teraz skieruj uwagę na wrażenia oddechu w ciele. Zauważ, jak z każdym wdechem i wydechem porusza się klatka piersiowa i brzuch. Spróbuj sobie wyobrazić, że możesz oddychać przez całe swoje ciało. Z każdym wdechem powietrze wnika teraz przez całą skórę, a z każdym wydechem, również całym ciałem, oddajesz to, co już niepotrzebne. Powróć do naturalnego oddechu i zacznij obejmować uwagą całe swoje ciało. Zauważ, jak się ma teraz twoje ciało, jak je doświadczasz w tej pozycji, jak oddziałuje ono na podłoże. I zobacz, czy możesz sobie pozwolić, by całkowicie odpuścić, rozluźnić się i osadzić się na ziemi?
A teraz skieruj już uwagę na swoje duże palce u stóp. I stopniowo rozszerzaj ją też na pozostałe palce, sprawdzając, czy możesz poczuć poszczególne palce i przestrzenie pomiędzy nimi. Obejmij też uwagą podeszwy swoich stóp. Wyobrażaj sobie, że Twoja uwaga jest jak ciepłe promienie słońca. Przesuwaj ją od kostek w kierunku łydek, zauważając, jak są ułożone w nodze i jakie wrażenia mogą być w nich obecne. Wędruj uwagą dalej na swoje kolana. Zobacz, czy możesz określić ich kształt, zobaczyć, jak są osadzone w stawach. Teraz zabierz uwagę na swoje uda, z ciekawością przyglądając się najpierw na prawe udo, a później na lewe. Być może zauważasz jakieś różnice, przyjmując, że wszystko, czego doświadczasz, jest właściwe. Skieruj uwagę na dolną część swojego kręgosłupa i zobacz, czy możesz powoli przesuwać się wzdłuż do góry, skupiając się też na poszczególnych częściach swoich pleców. A więc, zaczynając od dolnej części, przechodząc przez środek, dochodząc do górnych partii z łopatkami, kończąc u podstawy czaszki. Obejmij uwagą swój kark. To miejsce, gdzie często gromadzą się napięcia. Więc nie przejmuj się, jeśli tego doświadczasz. Twoja życzliwa świadomość pomoże ci naturalnie rozluźniać się. Teraz spróbuj rozprowadzić uwagę równolegle na swoje barki i z tego miejsca wędruj niżej,
w dół rąk. Przechodząc przez ramiona, następnie łokcie, dalej przed ramiona, nadgarstki, dochodząc do dłoni, gdzie możesz ponownie sobie wyobrazić, że twoja uwaga jest ciepła i rozświetla wnętrza dłoni oraz poszczególne palce. Następnie przenieś powoli uwagę na przednią część ciała, na brzuch, żebra i klatkę piersiową. Przez chwilę obserwuj, jak z każdym wdechem i wydechem ciało unosi się i opada, oraz jakie doznania są żywe w tej części ciała. Pokieruj uwagę wyżej na swoją szyję i dalej płynnie na szczękę, zauważając, czy jest zaciśnięta, czy rozluźniona. Teraz wędruj uwagą przez policzki na usta, zauważając swoje wargi, czy są suche, czy zwilżone, zamknięte, czy lekko otwarte. Pokieruj uwagę na swój nos, a następnie na oczy schowane pod powiekami i w końcu rozszerz też uwagę na swoje uszy, sprawdzając, czy możesz je poczuć i określić ich kształt. Możesz już zostawić swoje uszy i przesuwać uwagę wyżej na skórę swojej głowy.
Kiedy dotrzesz na sam czubek głowy, pozwól sobie chwilę spoczywać w tym miejscu. A teraz, powoli kończąc, obejmij uwagą całe swoje ciało jako jeden organizm połączony harmonijnie z wielu elementów. Pozwól sobie jeszcze przez chwilę spoczywać ze świadomością całego ciała i wszystkimi obecnymi w nim poruszeniami. Zacznij delikatnie poruszać palcami stóp i rąk, lekko aktywizując ciało. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, to powoli, we własnym tempie, powróć do wyprostowanej pozycji, kończąc tę medytację. Dziękuję Ci za dzisiejszą medytację i do usłyszenia następnym razem.